Terra Insecta, planeta owadów, czyta Dariusz. Język zapachów. Węch jest ważny dla wielu owadów, nie mają one jednak takich nosów jak my. Wąchają przede wszystkim czułkami. Niektóre insekty, takie jak samce pewnych gatunków motyli, mają ogromne, pierzaste czułki, którymi potrafią wyczuć zapach samicy, nawet w niezwykle małych stężeniach, z odległości kilku kilometrów. Owady porozumiewają się za pomocą woni na wiele sposobów. Poprzez cząsteczki zapachowe potrafią przekazywać sobie przeróżnego rodzaju informacje, od prostych ogłoszeń typu samotna szuka kontaktu z przystojnym dla obopólnej przyjemności, po praktyczne komunikaty mrówek. Podążaj za tym zapachowym śladem, by dotrzeć do smakowitej kropli drzemu na kuchennym blacie. Korniki na przykład nie potrzebują Snapchata ani Messengera, by informować się nawzajem o tym, gdzie jest impreza. Gdy któryś zauważy osłabiony świerk, krzyczy o tym wszem wobec w języku zapachów. W taki sposób można zebrać wystarczająco dużo chrząszczy, by pokonać słabe, ale wciąż żywe drzewo, które dożywa swoich dni jako przedszkole dla dziesiątków tysięcy chrząszczyków. Większość tych owadzich perfum nie zauważamy, nie jesteśmy w stanie ich wyczuć. Gdybyś jednak przychodził pod zieloną koroną starych drzew późnym latem w norweskim mieście Tunsberg, możesz przy odrobinie szczęścia natknąć się na najcudowniejszy aromat brzoskwiń. Wydziela go pachnica dębowa, jeden z największych i najrzadszych chrząszczy spotykanych w Norwegii, który wabi do siebie ukochaną z sąsiedniego drzewa. Korzysta z substancji o niezbyt romantycznej nazwie Y-decalacton, którą my, ludzie, produkujemy w laboratoriach i której używamy do produkcji kosmetyków oraz wykorzystujemy jako aromat w żywności i napojach. Woń ta bardzo pomaga pachnicy, która jest ciężka, ospała i rzadko lata, a w każdym razie nigdy daleko. Żyje w starych, podziurawionych drzewach, gdzie larwy pożerają zgniłe resztki drewna i jest zdecydowanie domatorem. W pewnym szwedzkim badaniu stwierdzono, że znakomita większość dorosłych pachnic zamieszkuje to samo drzewo, na którym się urodziła. Taki brak podróżniczej żyłki nie ułatwia znajdowania nowych wydrążonych drzew, do których można się przeprowadzić. Życia pachnicy nie ułatwia również to, że stare, dziurawe pnie to zjawisko rzadko spotykane w dzisiejszych intensywnie uprawianych lasach i rolniczym krajobrazie. Z tego powodu gatunek ten występuje dziś tylko w jednym miejscu w Norwegii, a mianowicie w centrum Tunsberg. A tak naprawdę w dwóch miejscach, ponieważ kilka osobników przeniesiono do pobliskiej Dąbrowy, aby zabezpieczyć przetrwanie gatunku. W Polsce pachnica występuje znacznie powszechniej i jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. Kusicielki w przebraniu kwiatów. Kwiaty zauważyły, że zapach jest dla owadów ważny. Dzięki temu przez miliony lat obustronnej ewolucji stworzyły sobie najbardziej niewiarygodne rodzaje współżycia. Największy na świecie kwiat z rodzaju Rafflesia zapylany jest przez muchy plujki. Nie na wiele zda się więc zapach gorącego letniego słońca, które napotyka chłodną wieczorną bryzę z nutką ambry i zmysłowej wanilii, by posłużyć się pojęciami z branży perfumiarskiej. Jeśli chcesz, by odwiedziły cię plujki, musisz je przywołać w ich własnym języku. Dlatego też największy na świecie kwiat śmierdzi zdechłym zwierzęciem, które kilka dni za długo leżało w skwarze dżungli. Wydziela odór zgniłego mięsa, któremu nie sposób się oprzeć, jeśli się jest plujką. By jednak znaleźć przykłady kwiatów mówiących owadzim językiem zapachów, wcale nie trzeba jechać do dżungli. Dwulistnik muszy to chroniony i rzadki storczyk spotykany w różnych rejonach Norwegii. Ma cudowne, brązowo-niebieskie kwiaty, które z wyglądu przypominają samice pewnego gatunku grzebaczowatych. Do pięknych kształtów dochodzi odpowiedni zapach. Kwiat ten pachnie po prostu jak samica szukająca partnera.
Cóż więc ma robić oszołomiony, dopiero co wykluty samiec, który od początku swojego krótkiego życia ma w głowie tylko jedną myśl? Daje się oszukać i próbuje parzyć się z kwiatem. Nie idzie mu to najlepiej, leci więc do następnej samicy, a przynajmniej tak myśli, i próbuje jeszcze raz. Tu też bez powodzenia. Nie wie, że podczas tych nieudanych prób zebrał ze sobą nieco żółtych, przypominających antenki Marsjan struktur, drobnych pręcików zakończonych kulką, takich, jakie można kupić w formie opaski na włosy w sklepie ze śmiesznymi gadżetami. Zawierają one pyłek dwulistnika. W ten sposób gorączkowe flirtowanie samca owada pomaga w zapylaniu kwiatu. Jeśli niepokoisz się tym, co się stanie dalej z nieszczęsnym samcem, nie martw się. Prawdziwe samice wykluwają się kilka dni po samcach. Wtedy wreszcie coś zaczyna się dziać na poważnie. Los zarówno dwulistnika, jak i owada jest zabezpieczony. Uszy na kolanach i kołatkowate. Komunikacja poprzez zapachy jest dla insektów bardzo ważna, między innymi wtedy, gdy udają się one na podryw. Niektóre gatunki jednak wykorzystują do tego dźwięk. Pieśń konika polnego nie istnieje po to, by zapewnić nam letni nastrój, lecz po to, by znaleźć mu panią. Bo to często samiec wzywa damy, podobnie jak u ptaków, gdzie samce są najlepszymi śpiewakami. Jeśli słyszałeś kiedyś ogłuszającą ścianę dźwięku cykad w krajach południowych, to wyobraź sobie, że gdyby samice towarzyszyłyby samcom, byłoby jeszcze dwa razy głośniej. Ale jak mówi stare greckie przysłowie, szczęśliwe są cykady, bo ich kobiety to niemowy. Pozwolę sobie dodać, że trzymanie buzi na kłódkę przez panie to bardzo sprytna strategia. Pieśń przyzywa bowiem nie tylko napalone przedstawicielki tego samego gatunku. Groźne pasożyty podsłuchują, po czym podkradają się i składają na soliście maleńkie jajeczko. I mimo, że wygląda ono niewinnie, to jest dla śpiewaka niczym game over. Z jaja wykluwa się głodna larwa, która zjada samca od środka. Na tym może zakończę. Owady mają uszy we wszystkich możliwych dziwnych miejscach, ale rzadko na głowie. Mogą być one na nogach, skrzydłach, na piersi lub odwłoku. U niektórych motyli nawet w ustach. Owadzie uszy występują w wielu wariantach, a mimo to wszystkie są w rozmiarze XXXS, to niektóre zadziwiają budową. Jeden z nich posiada wibrującą membranę, przypominającą maleńki bębenek, którego powierzchnia wprawiana jest w drgania za każdym razem, gdy przez powietrze dotrze do niej fala dźwiękowa. To struktura dość podobna do naszego bębenka usznego, jednak w uproszczonej, miniaturowej wersji. Owady mogą również odbierać bodźce przy użyciu różnych czujników połączonych z włoskami wychwytującymi wibracje. Komary i muszki owocowe mają takie czujniki na czułkach, a larwy motyli mogą mieć włoski czuciowe na całym ciele. Za ich pomocą słyszą, czują dotyk i smak. Niektóre uszy wyłapują dźwięki z dużych odległości, podczas gdy inne działają tylko z bliska. Sprecyzowanie tego, czym naprawdę jest słyszenie, może być niełatwe. Na przykład, czy wyczuwanie wibracji źdźbła trawy, na którym się siedzi, to słyszenie czy czucie? Kiedy jest się małym, można skorzystać ze wzmacniacza dźwięku. Robią to chrząszcze zwane kołatkowymi. Gatunek kołatek uparty i tykotek rudowłos. W dawnych czasach ludzie wierzyli, że wydawany przez nie dźwięk ostrzega przed zbliżającą się śmiercią. Jednak wyjaśnienie tego przesądu jest zupełnie prozaiczne. Chrząszcze te spędzają okres larwalny w gnijącym drewnie, często w drewnianej konstrukcji domu. Jako dorosłe osobniki znajdują partnerów po prostu uderzając głową w ścianę. Dźwięk ten bardzo dobrze przenosi się przez drewno i dociera zarówno do samych chrząszczy, jak i do nas. Czasami przypomina tykanie zegara, albo raczej niecierpliwe stukanie palcami w stół.
Według ludowych podań dźwięki te informowały o tym, że ktoś wkrótce umrze, że to zegar odliczający ostatnie godziny albo niecierpliwie czekająca postać z kosą. W rzeczywistości dźwięki te były znacznie lepiej słyszalne w cichym domu, na przykład takim, w którym czuwano przy kimś śmiertelnie chorym. Brzdąkający bąk. Inne wydawane przez owady dźwięki słyszymy całkiem dobrze również w słoneczny dzień, tak jak pieśni cykad. Ale to nie cykady wygrywają w konkurencji o puchar najbardziej hałaśliwego owada na świecie. Jeśli weźmiemy poprawkę na rozmiary, trofeum odebrać może 2-milimetrowy wodny insekt. Wioślarkowate z rodzaju mikronekta konkurują ze sobą, pokazując się przed damami z najlepszej strony, a wykorzystują do tego muzykę. Jak jednak grać miłosne serenady, gdy ma się rozmiary grubo zmielonego ziarenka pieprzu? Malutki wioślak gra po prostu na samym sobie. Brzuch to struny, a smyczkiem jest penis. Parę lat temu pewien zespół badawczy rozstawił pod wodę mikrofony, by nagrać pieśń wioślakowatych pochodzących z Francji. Pierwsze pirackie nagranie wioślakowatej serenady stało się faktem i od razu w pewnym sensie hitem. Badacze uznali bowiem, że te małe zwierzęta przekroczyły przy użyciu swoich smyczków wszelkie granice rozsądnej produkcji dźwięku. Średni poziom głośności wynosił aż 79 dB dla stworzenia o długości zaledwie 2 mm. Na lądzie odpowiada to hałasowi wytwarzanemu przez pociąg towarowy przejeżdżający w odległości 15 metrów od słuchacza. Jest to chyba zbyt nieprawdopodobne, by mogło być prawdziwe i być może prawdziwe nie jest. Trudno bowiem porównywać dźwięki w wodzie i w powietrzu. Być może okaże się, że ten wioślak nie jest jednak najbardziej hałaśliwym insektem świata, ale tego, że gra penisem, nikt mu nie odbierze. Z językiem pod nogami. Pomyśl, jak to by było, gdybyś mógł chodzić boso latem po lesie i czuć smak jagód, nadeptując na nie. Tak właśnie ma mucha domowa. Wyczuwa smak stopami, a do tego ten zmysł jest u niej niezmiernie wyczulony, 100 razy czulszy na cukier niż nasze języki. Bycie muchą domową wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami. Nie ma ona mianowicie zębów ani niczego innego, co pozwalałoby jej zjadać stałe pokarmy. Jest skazana na wieczną płynną dietę. Cóż więc może zrobić nieszczęsna mucha, gdy wyląduje na czymś smakowitym, na przykład na Twojej kanapce? No cóż, przetwarza przekąskę na smoothie przy użyciu enzymów trawiennych wydobywanych z żołądka. Oznacza to, że musi wypluć trochę soków żołądkowych na Twój posiłek. Dla nas to nic fajnego. Na kanapce mogą w ten sposób wylądować bakterie pochodzące z tego, co mucha zjadła ostatnio, a to może mocno odbiegać od tego, co my definiujemy jako żywność. Jest to jednak dobre dla muchy, bo teraz może spokojnie wysiorbać papkę. Muchy domowe mają aparat gębowy przypominający gąbczastą końcówkę odkurzacza na krótkim trzonku. Całość podłączona jest do czegoś w rodzaju pompy znajdującej się w głowie i wytwarzającej podciśnienie, dzięki któremu smakowita papka może zostać spałaszowana. To właśnie złe maniery przy stole, połączone z bardzo zróżnicowaną dietą obejmującą takie potrawy jak zwierzęce odchody, sprawiają, że mucha roznosi choroby. Sama w sobie jest zupełnie niegroźna, ale pełni taką funkcję jak wielokrotnie używana strzykawka i przynosi nam zarazki. Gdy się nad tym zastanowić, to być może to i lepiej, że my, ludzie, smakujemy językiem, a nie stopami. Jagody to jedno, ale smakowanie wnętrza ocieplanych butów przez całą zimę nie brzmi szczególnie zachęcająco. Złożone życie. Zmysły owadów odpowiadają im potrzebom. Podczas gdy ważki i muchy są zależne od dobrego wzroku, owady żyjące w jaskiniach bywają całkowicie ślepe.
Insekty, których tryb życia jest ściśle powiązany z kwiatami, takie jak pszczoła miodna, widzą również kolory. Zakres widma barw, które odbierają, jest jednak przesunięty w górę, także nie widzą światła czerwonego. Widzą natomiast ultrafiolet, czego my nie potrafimy. Oznacza to, że wiele kwiatów, które dla nas mogą być całkowicie jednobarwne, na przykład słonecznik, dla pszczoły ma wyraźne wzory, często w formie pasów startowych pokazujących drogę do źródła nektaru wewnątrz kielicha. Złożone oczy owadów zbudowane są z wielu pojedynczych oczu. Mózg stapia razem wszystkie drobne obrazy w taki sposób, że stają się one jednym, dużym zdjęciem, bardziej jednak ziarnistym i mniej ostrym w zestawieniu z tym, jak my widzimy świat. Porównać to można ze zdjęciem w niskiej rozdzielczości na ekranie komputera, gdy zostanie przesadnie powiększone. Jest oczywiście mnóstwo powodów, dla których owadom nie można wydawać prawa jazdy, a wzrok to zdecydowanie jeden z nich. Owady nigdy w życiu nie będą w stanie odczytać znaku drogowego z odległości 20 metrów. Dla równowagi wzrok jest idealnie dostosowany do tego, jak owady danego gatunku żyją. Weźmy na przykład krętakowate, czarne, błyszczące perły, chrząszcze, które szaleją po powierzchni naszych jezior. Mają dwie pary oczu, z których każda ma inny współczynnik załamania światła. Jedna widzi ostro pod wodą, dzięki czemu owad może uważać na głodne okonie, podczas gdy druga obserwuje świat nad wodą, co pozwala mu znajdować pożywienie na powierzchni. Owady mogą również dostrzegać właściwość światła dziennego, na którą ludzie są ślepi, światło spolaryzowane, której płaszczyźnie światło drga. A to zmienia się po odbiciu promieni w atmosferze lub na gładkiej powierzchni, takiej jak woda. Aby nie zagłębiać się za bardzo w fizykę, zadowolmy się stwierdzeniem, że owady wykorzystują polaryzację światła jako kompas, według którego znajdują kierunki. Ludzie na co dzień wykorzystują to zjawisko tylko wtedy, gdy zakładają okulary przeciwsłoneczne z filtrem polaryzacyjnym, by ograniczyć odblaski światła. Owady miewają też oczy pojedyncze, punktowe, których główną funkcją jest odróżnianie światła od ciemności. Kiedy następnym razem spotkasz osę, spójrz jej głęboko w oczy i zwróć uwagę na to, że poza oczami złożonymi po obu stronach głowy ma na czole jeszcze trzy punktowe, ułożone w elegancki trójkąt. Najlepsi myśliwi widzą ciebie i ciebie i ciebie. Jeśli chodzi o dostosowanie wzroku do trybu życia, na szczególną uwagę zasługują ważki. Bo to właśnie dzięki zmysłowi wzroku owady te uważane są za jedne z najskuteczniejszych drapieżników na świecie. To prawda, wy wyglądają imponująco, gdy polują w stadzie, ale fakty są takie, że powalić ofiarę udaje im się zaledwie raz na 4 próby. Nawet żarłacz biały ze swoim przerażającym uśmiechem o 300 zębach pudłuje w niemal co drugim ataku. Ważka natomiast bryluje jako niezawodny myśliwy. Udaje jej się schwytać zdobycz w ponad 95% przypadków. Mówimy tutaj o ważkach różnoskrzydłych, dużych odmianach ważek, anisoptera, te, które zawsze mają skrzydła wystawione w bok, a nie o ich znacznie delikatniejszych siostrach, ważkach równoskrzydłych, zygoptera, które potrafią składać skrzydła wzdłuż ciała, gdy pozostają w spoczynku. Jednym z powodów, dla których ważki tak znakomicie polują, są ich wyjątkowe umiejętności lotnicze. Cztery skrzydła mogą być poruszane niezależnie od siebie, co jest wśród owadów nietypowe. Każde z nich steruje kilkoma zestawami mięśni, które regulują częstotliwość i kierunek ruchu. Dzięki temu ważka może równie dobrze latać do tyłu, jak i w górę i w dół, a także szybko przechodzić od zawisu do gwałtownego przyspieszenia aż do 50 km na godzinę. Nic dziwnego, że stanowi wzór dla amerykańskiej armii przy projektowaniu nowych dronów. Ważną przyczyną sukcesu jest jednak nadal wzrok. Może nie ma w tym nic dziwnego, że dobrze się widzi, gdy niemal cała głowa to oczy. W rzeczywistości każde z nich składa się z 30 000 drobnych oczek,
które poza kolorami widzą ultrafiolet i światło spolaryzowane. A skoro mają kulisty kształt, to ważka widzi większość z tego, co dzieje się wokół niej. Również mózg ważki został przygotowany do obsługi tego superwzroku. Gdy my, ludzie, widzimy szybko zmieniające się obrazy, interpretujemy to jako płynny ruch, film, jeśli w ciągu sekundy pojawia się więcej niż około 20 klatek. Ważka widzi natomiast aż do 300 osobnych obrazów na sekundę i każdy z nich wyraźnie postrzega. Krótko mówiąc, pieniądze wydane przez tego owada na bilet do kina byłyby wyrzucone w błoto. Tam, gdzie ty zobaczysz film, ważka oglądałaby tylko pokaz slajdów, długi strumień pojedynczych zdjęć. Mózg ważek potrafi również skupiać się przez pewien czas na konkretnym elemencie tej masy bodźców wzrokowych. Ważki wyposażone są w pewnego rodzaju wybiorczą uwagę, która nie występuje u pozostałych owadów ani innych drobnych zwierząt. Wyobraź sobie, że płyniesz łódką po jeziorze i widzisz w oddali inną łódź pod pewnym kątem od twojej trasy. Jeśli będziesz pilnować, by ta druga łódka pozostawała w polu widzenia przez cały czas pod tym samym kątem, to ostatecznie się z nią zderzysz. Mniej więcej na tej samej zasadzie mózg ważki potrafi skupić uwagę na zbliżającej się ofierze i kontynuować kierunek oraz prędkość w taki sposób, by zapewnić jej przechwycenie celu i udane polowanie. Bo wysublimowane i dobrze zaprojektowane organy wzroku nie wystarczą. Potrzebny jest jeszcze mózg, który umie przetwarzać wszystkie informacje, wyszukiwać istotne wzorce i powiązania, a następnie wysyłać odpowiednie komunikaty do poszczególnych części ciała. A chociaż owady mają maleńkie muszczki, zauważamy, że są znacznie bardziej cwane, niż nam się wydawało.